Lubicie mango? Jeżeli tak, to ten odcinek jest specjalny dla Was. W dzisiejszym odcinku zradzimy Wam przepis na pyszną namylakę mango. I to tak będą dokładnie dwa przepisy, ponieważ Agnieszka bardzo lubi wersję z sokiem z cytryny, a ja troszkę łagodniejszą, czyli bez soku cytryny, i powiem Wam, to smakuje jak prawdziwe lody mango. Mango to taki owoc, który znajdzie w swoich wiernych fanów, ale też przeciwników. Ja na przykład lubię mango, ale jakby szału tak nie ma pod względem tego smaku i też mam problem z połączeniem go z innymi kremami, więc to jakby dużego wyboru nie ma. A ty, Agnieszko? Nie no, ja nie lubię mango. Ja wam pokażę na melakę z mango, ale ja nie przepadam za samym mango jako mango, dlatego w mojej wersji mango będzie połączone z cytryną, bo dla mnie mango samo w sobie jest po prostu mdłe. Lubię połączenie nawet trochę z marakują, ale to z cytryną pasuje mi bardziej. Właśnie to jest takie dziwne, że Angliszka nie za bardzo przypada tym smakiem, a dała mi przepis. Ale powiem Wam, że na przykład jak robiłam mus z mango, na przykład, znajdziecie przepis na moim blogu na mus z mango i mus mango marakuji też mam, to na melaka smakuje zupełnie inaczej. Tak. Jak Agnieszka zrobiła go z cytryną, to miałam wrażenie, że takie właśnie jest takie mango maratuja, coś podobnego. Tak. Ale jak zrobiłam go bez soku z cytryny, to powiem Wam, że smakował mi bardzo. Właśnie takie przypominało mi lody mango i mogłabym go z łyżkami wyjadać tą namelakę. Więc koniecznie musicie spróbować obu przepisów, aby sobie znaleźć ten właśnie ten najlepszy dla Was. Dokładnie. W pierwszej kolejności zobaczycie, jak ja wykonuję namelakę z mango, a w drugiej części... Jak ja robię z tego monoporcje, czyli takie małe desery. Krem mango na melaka do przełożenia tortu. Jakich sprzętów potrzebujesz? Robot planetarny, waga, blender zanurzeniowy, kuchenka, garnek, miseczki, łyżki, łyżeczki, szpatułki silikonowe, lodówka i folia spożywcza. Żelatynę zalewamy zimną wodą. Dokładnie mieszamy, a następnie wkładamy do lodówki na około 10 minut. Do garnka wlewamy pirę z mango. Dodajemy sok z cytryny i mieszamy. Teraz dodajemy glukozę w płynie. Nie jest ona niezbędna, ale zapewnia połysk i jedwabistość naszego kremu. Mieszamy, a następnie podgrzewamy pirę do około 60 stopni Celsjusza. Do ciepłego pirę dodajemy napęczniałą żelatynę. Mieszamy do jej rozpuszczenia, a następnie odstawiamy do schłodzenia do około 45 stopni Celsjusza. Czekoladę zalewamy pirę z żelatyną. Pamiętaj, że pirę nie powinno mieć wyższej temperatury niż 45 stopni. W innym przypadku roztemperuje nam się czekolada. Zostawiamy zalaną czekoladę na kilka minut, żeby się zaczęła rozpuszczać, a następnie mieszamy do względnego połączenia. W kolejnym kroku za pomocą blendera zanurzeniowego łączymy składniki na gładką masę. Staraj się możliwie najmniej poruszać blenderem, żeby nie napowietrzyć masy, ale jeśli przygotowujesz krem do tortu, nie musisz się szczególnie tym przejmować. Czas na dodanie śmietany. Wlewamy ją do pire. I ponownie za pomocą blendera miksujemy, blendujemy na gładko. Pierwszy etap powstawania naszego kremu za nami. Teraz przykrywam masę folią spożywczą z kontaktem i wkładam do lodówki na minimum 12 godzin. Po 12 godzinach czas na ubicie kremu. Pobyt w lodówce spowodował, że nasz krem stał się bardzo gęsty. Przekładamy go do misy miksera planetarnego i ubijamy na najwyższych obrotach. Na początku miksowania widać sporo grudek, ale z czasem masa się rozluźnia, staje się gładka, a następnie delikatnie napowietrza. Ta
Czas ubijania zależy od miksera, jakiego używacie i od jego mocy. Ja używam słabszego miksera niż Magda i moje ubijanie trwa dłużej. Nie kieruj się tutaj czasem, a konsystencją kremu. Konsystencja powinna przypominać śmietanę ubitą na 3/4. Od razu przekładam kremem tort, a następnie zostawiam do ustabilizowania się na minimum 6 godzin. Krem mango na melaka do monoporcji. Magda przygotowuje na melakę z takich bardziej domowych składników, dlatego zaczyna od posiekania czekolady na drobne kawałki. Pire przelewa do garnka. Jak widzisz, jest to takie pire, które bez problemu dostaniesz w osiedlowym sklepie. Żelatynę zalewa zimną wodą i zostawia do napęcznienia. Następnie podgrzewa pire do temperatury około 60 stopni. Teraz dodaję glukozę. Dodaję również napęczniałą żelatynę i dokładnie miesza. Zanim zaleję czekoladę pire, sprawdzę jego temperaturę. Nie powinna być wyższa niż 45 stopni. Dokładnie miesza czekoladę z pire. Po dobrym wymieszaniu pire Magda dolewa śmietanki i miesza. Następnie blenduje mieszankę na gładko. Magda od razu przelewa mieszankę do form do monoporcji. Namelaka nie została schłodzona i ubita. Od razu po blendowaniu pire z czekoladą zalewamy formy. Wypełnione formy wkładamy do zamrażarki na około 8 godzin. Magda przetestowała również to, czy da się wykonać monoporcję z ubitej namelaki, takiej do przełożenia tortu. Po schłodzeniu kremu Magda ubiła go mikserem. Krem nakłada się nieco gorzej, ponieważ jest gęsty i trzeba mocniej wciskać go do formy. Dobre uzupełnienie formy jest bardzo ważne, bo jeśli ubita namelaka nie zostanie dobrze rozprowadzona po ściankach i zostanie tam powietrze, to po wyjęciu z formy będzie to wyglądało tak. Samo wyciąganie monoporcji jest bardzo łatwe, wystarczy wypchnąć je z formy.
tak wygląda tort przełożony na melaką umijaną. Pierwsza od góry monoporcja to przekrój na melaki bez ubijania. A monoporcja na dole to na melaka ubijana. Ta druga ma zdecydowanie więcej pęcherzyków powietrza. Dziękujemy Ci bardzo, że obejrzałeś ten film. Zapraszamy Cię do obejrzenia innych naszych odcinków.